Przecież wszystkim Ci odpowiada na pytanie, czym jest kwarantanna medyczna. Wiemy, że to sformułowanie bardzo często pojawia się w kontek kontekście koronawirusa. No właśnie, czym jest tak naprawdę kwaranna, kwarantanna medyczna, e, czy medycyna tak dotycząca medycyny. E, no i też jak ona się odnosi w jakby do koronawirusa, tak jak to wygląda w Polsce, czemu służy o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba. Zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij, że w dzwona dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę filmik. Filmik. No właśnie, nagrywam informacje, filmy dotyczące właśnie kwarantanny. wiele osób pisało w komentarzach, żebym wytłumaczył, na czym polega kwarantanna, bo ciągle pojawia się to słowo, ale co ona tak naprawdę oznacza, z czego ona wynika? No, może wiele osób tak naprawdę wie o co chodzi, tak? No, bo to na przykład kwarantanna, jeśli chodzi o wirus, program wirusowy, antywirusowy na komputerze, ale mówimy tu o kwarantannie medycznej. Na czym ona polega? Przedstawię to wam informacje, jakby na Wikipedii, ale też przedstawię informacje w kontekście koronawirusa. Po co to jest, czemu to służy? Kwarantanna, a więc pojęcie w medycynie, przymusowe, czasowe odosobnienie z łacińskiego to jest kwarantena, właściwie kwaranta czyli 40 dni odosobnienie ludzi, zwierząt, roślin lub towarów, co do których istnieje podejrzenie, że to, że mogą być rozno, roznosicielami chorób zakaźnych. Stosuje, stosuje się wiele zapobieżenia stosuje się w celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się epidemii lub epi, epizotii. Nazwa pochodzi od trwającego do 40 dni okresu, podczas którego przybysze do Republiki Raguzy byli oddzielani od mieszkańców. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi definiuje kwarantannę jako odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych. Kwarantana dotyczy osób zdrowych, natomiast odosobnienie osób chorych na chorobę zakaźną lub podejrzanych o chorobę zakaźną nazywana jest izolacją. Z kolei ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych. Zwierząt definiuje kwarantannę jako odosobnienie zwierząt w celu ich obserwacji lub badania, które ma na celu wykluczenie możliwości przeniesienia lub rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej zwierząt. Odpowiednikiem kwarantanny dla zwierząt chorych i podejrzanych o chorobę zakaźną jest odosobnienie. Najstarszy udokumentowany przypadek tymczasowego odosobnienia grupy podejrzanych o chorobę pochodzi z 1374 roku z Reggio ne, ne, Nelmi, Nelmilia. 24 stycznia 2020 roku kwarantanną objęto trzy chińskie duże miasta, wśród nich Wuhan, by ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-CoV-2. Jest to szersza forma, gdyż nie tylko chorzy i podejrzani są em, izolowani. No właśnie, no i tutaj jeśli chodzi właśnie o tą kwarantannę, no to kwarantanna w przypadku po prostu koronawirusa ona trwa z reguły 14 dni. Ma to miejsce przynajmniej w Polsce. No i jest to czas, w którym tak naprawdę można sprawdzić, czy osoba. Która miała kontakt naprawdę z osobą zarażoną czy zakażoną, nie zachoruje, tak? Bo tutaj warto wspomnieć, że jeżeli ktoś zarazi się, jeśli chodzi o koronawirusa, to te objawy dopiero pojawiają się po dwóch tygodniach, od 11 do 14 dni, mniej więcej, tak? Niektórych szybciej, niektórych później, ale mniej więcej to do 15 dni, więc tutaj no to może być sytuacja prosta, tak? No, na przykład jeden z członków rodziny jest chory. Natomiast u pozostałych dopiero te objawy pojawią się w późniejszym czasie i żeby ta osoba nie zarażała kolejnych osób w pracy, w szkole, w miejscach publicznych, to jest objęta kwarantanną, tak, czyli przebywaniem w danym miejscu. No w Polsce teoretycznie służby mają, mają dooglądać, to może różnie wyglądać w praktyce, sprawdzać tak naprawdę, czy te osoby znajdują się w miejscu, gdzie mają być poddawane kwarantannie i też zapewnić te służby, mają tak dostarczyć jakieś produkty spożywcze, czy leki i tak dalej, bo wiadomo, że nie mogą opuszczać tego miejsca. Tutaj. Minister Szumowski, a więc minister zdrowia, na jednej z konferencji prasowych mówił, że tej kwarantannie tam było poddanych, poddanych praktycznie ponad tysiąc osób no bo to jest bardzo duża sprawa, tak? Bo dużo było praktycznie osób, które miał kontakt z osobą zakażoną, zarażoną. No zobaczmy sobie sytuację, tak, jak ktoś tutaj jest nosicielem, tak, czy jest zarażony właśnie tym tym, tym wirusem, no to przecież ma kontakt z różnymi ludźmi w różnych miejscach. Ci wszyscy ludzie muszą być poddani kwarantannie. Część praktycznie władze wyłapią, tak, policja czy służby, natomiast nie wszystkich. No i właśnie tutaj były takie dane, jeśli chodzi o Polskę, to ponad 1000 osób było poddanych kwarantannie 6 sześć osób jakby opuściło tą kwarantannę. No bardzo niebezpiecznie Sytuacja i można powiedzieć, że głupota, chyba że no tutaj te osoby jakoś to inaczej były tłumaczyły, ale nie, nic nie to praktycznie nie tłumaczy. No i opuściły tę kwarant kwarantannę, tak? Więc tak wygląda sytuacja. Zresztą ciekawa sytuacja jest a propos koronawirusa, ponieważ w Korei Południowej była kobieta, która zaraziła się, jeśli chodzi o koronawirusa. Poszukiwania tak naprawdę są, gdzie ona się zaraziła, ponieważ ona miała tam wypadek samochodowy, była przez jakiś czas w szpitalu, ale w tym szpitalu wcześniej nikt nie przebywał, kto miałby kto był, kto był zarażony koronowisem. W każdym razie ta kobieta później już miała praktycznie zdiagnozowaną u niej, po raz kolejny trafia do szpitala, zdiagnozowaną u niej praktycznie tego koronawirusa. I wyobraźcie sobie, że ona wyszła tak naprawdę z tego szpitala, znaczy sama, mimowolnie, tak? Jeszcze zanim po prostu była decyzja o tym, że ma tego koronawirusa, i była na dwóch mszach, gdzie za, 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 zaraziła mnóstwo ludzi, praktycznie tak, setki praktycznie ludzi, No, szczytnie odpowiedzialności, i właśnie po tym czasie, kiedy ona była w, tym, w, te, w tych, tych kościołach, na tych dwóch mszach, zgłosiło się mnóstwo ludzi masowo, praktycznie la, la, lawinowo. Ludzie zaczęli zgłaszać się ludzie praktycznie lawinowo masowo zaczęli się zgłaszać do szpitali. Czyli na tym polega kwarantanna, no tak powiedziałem. No tutaj jeżeli mamy osobę już chorą, no to jest izolatka, to jest odizolowanie. Jeżeli podejrzenie, że osoba może się zarazić, to jest kwarantanna, tak? to jest kwarantanna, która z reguły trwa 14 dni, w tym czasie powinny te objawy wystąpić, jeśli chodzi o koronawirusa, e, aczkolwiek no, te objawy mogą wystąpić wcześniej, tak, mogą wystąpić wcześniej. Zobaczmy sobie taką sytuację, że jeżeli szpital, czy przychodnia, czy jakiekolwiek inna instytucja medyczna miałaby przyjąć każdą osobę, u której teoretycznie może wystąpić tak koronawirus, no to praktycznie trzeba by było chyba całe pola, tak, robić tutaj e, albo całe praktycznie Hangary, magazyny praktycznie przerobić na, na, na szpitale polowe, bo to jest niemożliwością, po, żeby w szpitalu było tyle ludzi. To też jest jakby właśnie jeden z problemów, jeśli chodzi o koronawirusa, że będzie aż tak dużo ludzi e, wymagających potrzeby, że komu, kogo, tak, komu tak naprawdę tej po, po pomocy udzielić, ko, kogo ratować w pierwszej kolejności. E, no właśnie, I jeśli chodzi o koronawirusa. No to właśnie w przypadku właśnie tutaj tego koronawirusa no w szpitalach są ludzie, którzy już mają stwierdzone, tak, są zarażeni, jeśli chodzi o koronawirusa, wykonano ten test. Tak, tutaj te, w Polsce te testy wykonywane są, e, są według lekarzy profesorów nawet tutaj medycyny, te testy są bardzo dobre, bardzo czułe, no i czeka się tam praktycznie chyba dwa dni, tak, czy półtorej dnia na wyniki tego testu. Często te testy są powtarzane po dwa razy po to, żeby mieć stuprocentową pewność, tak, bo czasami może się okazać, że w pierwszej próbówce, e, czy podczas pierwszego badania e, ten test będzie negatywny, dopiero drugi ten test będzie pozytywny. Więc temu służy ta kwarantanna, jeśli chodzi o e, właśnie te. Na przykład koronawirusa. Oczywiście, w przypadku innych chorób to zupełnie inaczej wygląda, może być różny ten termin. Tak, tutaj była ta sentencja z Łaciny, tak, kwarantom, czyli 40 dni. Natomiast, no, tutaj, w przypadku koronawirusa jest to troszeczkę krótsze, tak. No ale mimo wszystko to może w dużym stopniu sparaliżować, tak, działanie czy funkcjonowanie. No bo zobaczmy sobie, że no, tysiące czy dziesiątki osób, które będą podane kwarantannie, to może sparaliżować funkcjonowanie praktycznie społeczeństwa tak jeśli chodzi właśnie o, o, o tutaj koronawirusa. Napiszcie w komentarzu, co na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie. No, dzisiaj, tak naprawdę, jeśli chodzi o kwarantanny, no tak powiedziałem już, zanim wybucha jeszcze ta epidemia, teraz już wiadomo, że to jest pandemia koronawirusa. Ja mówiłem, że to będzie test też dla służb, dla policji Straży Miejskiej, bo nie tylko lekarze, lekarze będą leczyć praktycznie ludzi, tak, uzdrawiać ich. Wyciągać ich z tych stanów śmiertelnych. Natomiast to też będzie tu test dla służb mundurowych, z tego względu, że właśnie te służby będą musiały docierać do tych osób, które są potencjalnie zarażone, które mogłyby zostać zarażone. No i to będzie bardzo skomplikowane logistycznie, tak. W to będą musiały zagrażona być nie tylko policja, Straż Miejska, Straż Graniczna, wszystkie praktycznie służby mundurowe. Kto wie, czy jeszcze czasami nie wojsko, bo naprawdę tych ludzi w pewnym momencie może być bardzo dużo. To mogą być setki, czy też tysiące. To mogą być praktycznie setki, czy też 000. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba. Zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij, że w dzwona dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Napiszcie w komentarzu, co na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie, jeśli chodzi o właśnie o kwarantannę, czy jest ona potrzebna, czy też nie. No ona została przyjęta praktycznie w sieci medycznym funkcjonuje wszędzie, tak? Ta kwarantanna zastosowana jest także w Europie, w Polsce, w Chinach, w Azji, wszędzie tam, gdzie występuje ten koronawirus. No bo jest to tak naprawdę z, jeden z instrumentów możliwości leczniczych. To wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć.